Budowa hali sportowej przy ulicy Zarzecze rozpoczęła się na dobre. W fundament wmurowano akt erekcyjny. Do metalowej tuby powędrował dokument zawierający nazwiska oraz podpisy osób, które przysłużyły się powstaniu tego obiektu. Powstająca hala będzie największym obiektem sportowym w województwie, zdolnym pomieścić na widowni nawet do 3000 osób. Trochę wstydziłem się, jak się 2 lata temu pojechałem do Ministerstwa Sportu, do dyrektora infrastruktury sportowej i pokazał mi takie duże opracowanie, analizę hal sportowych w Polsce. No i powiedział, że niestety w województwie podlaskim, co chodzi o duże hale sportowe, a duże to nie całkiem duże, bo ponad 1000 miejsc na widowni, to jest biała plama. Bryła nowej hali będzie miała niemal 16 metrów wysokości, 100 metrów długości i 60 szerokości. Jej powstanie, jak podkreślił prezydent, nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc finansowa Ministerstwa Sportu. Z ust przedstawiciela samorządu padły też słowa podziękowania skierowane do posła Krzysztofa Jurgiela. Jak dowiedział się, że chcemy zrealizować takie przedsięwzięcie, to tutaj właśnie uzyskał taką informację od radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to przedzwonił po prostu do mnie i powiedział, musimy się spotkać, porozmawiać na ten temat. Pojechałem, porozmawiałem, pojechaliśmy do ministra sportu. Później był wniosek i sprawa się tak potoczyła, że otrzymaliśmy 10 tysięcy. Milionów, 10 milionów i tylko 10 milionów złotych. Bo pierwotnie projekt, jak zawsze, miał być tańszy. Miał wynosić tam 27 milionów złotych. To taki kosztorys inwestorski. A okazało się, że on wynosi prawie 37 milionów. Miasto jest przygotowane na poniesienie większych niż początkowo planowano kosztów, o czym zapewnił Czesław Rankiewicz. Z kolei reprezentujący wykonawcę Artur Ciołek obiecał dołożyć wszelkich starań, by budowla powstała w wyznaczonym terminie. W tym regionie jest to nasza pierwsza inwestycja, co ten fakt oraz świadomość, jakie znaczenie ma dla miasta ten obiekt, jest wystarczającą presją, żeby zmobilizować wszystkie nasze siły i zasoby tak, abyśmy mogli równie uroczyście obchodzić i w terminie zakończenia. Swojego zadowolenia z budowanego obiektu nie kryją przyszli użytkownicy. To wydarzenie, budowa tej nowej hali otwierają kolejne drzwi przed nami, drzwi tak naprawdę do marzeń, do elity, bo wiemy wszyscy, że Plusliga jest to jedna z najlepszych lig na świecie, a my, nasz klub, mamy aspiracje, żeby dołączyć do grona tych najlepszych. Suwałki pod względem wartości inwestycji w obiekty sportowe znajdują się w czołówce polskich miast. W ciągu ostatnich 4 lat już zrealizowano 13 różnych projektów tego typu. Hala jest 14. Łączna wartość inwestycji sportowych to kwota 52 milionów złotych. Uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania złożyły się na łączną kwotę 18 milionów złotych.